Cześć, z tej strony Emek.pl i witam Was w niecodziennym odcinku, w którym nauczę Was, jak tworzyć modele 3D do Minecrafta, czyli odrębne od standardowych bloków. Dlaczego? Wam pokażę co i jak. Oczywiście wykorzystamy program Techni. Nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale nauczę Was obsługi tego programu. A potrzebne mi jest to, bo chciałbym, byście mi pomogli tworzyć tą moją modyfikację. Mianowicie potrzebowałbym dużo, dużo modeli. Modeli takich jak meble kuchenne, meble łazienkowe, meble sypialniane, salonowe i tak dalej, żeby można było te ładnie domki wszystkie uzupełnić. A poza tym, żeby można było znajdować lód w tych szafkach i tak dalej, i tak dalej. Ja tu Wam pokażę mniej więcej przykładowo, co ja stworzyłem tak dla przykładu, żebyście mogli widzieć zestaw mebli. Oczywiście jeszcze klikać tam nic nie wolno, ale bardzo ładnie to wygląda. Już tu jest nie do końca zrobione, ale dobra, nie wnikamy w to. Ja Wam pokażę jak to robić, jak zrobić i co będziecie potrzebować. A więc przejdźmy do internetu. Wejdziecie na tą stronę technezeus.me. Pobierzecie sobie w tym miejscu. Jak wam pobierze, po prostu odpalacie. Program wam odpala. I macie tak po odpaleniu, tak będzie wyglądał program. Teraz tak, sterowanie szybkie. To jest prawy przycisk myszy, obracamy. Obracamy sobie kamerą, a lewym wszystko wybieramy. Teraz tak, potrzebujemy stworzyć nowy projekt. Ja tu dam przykład. Bla, bla, bla. I wielkość tekstury 128 na 128. Jeśli mogę o to prosić. Dawajcie 128 na 128. I dobra, mamy gotowy projekt. Teraz tak, tu mamy sterowanie pozycją, rotacją naszego bloku. Tutaj mamy obrócenie tekstury, tutaj mamy dodawanie boxa oraz takie podręczne szybkie menu. Teraz tak, to co musicie pamiętać. Pierwszy blok. Dodajemy blok klikając w ten sposób. Dla przykładu stworzymy sobie stół. I teraz tak, pozycja. Pozycja względem tego bloku. Tych krateczek małych jest 16 na 16 na 16. Sześcian taki. A więc dobra. Pozycją zjedziemy sobie w dół i stworzymy stół. Może co? Też tak myślę. Dojedziemy do zera. Za daleko dojechaliśmy. Jak widzicie, mamy na spodzie. Dokładnie, jeszcze nie na spodzie. 23 pozycja to jest pozycja bloku na spodzie. Teraz tak to policzyć. No 23, 16, 5. Dobra. Zmieniamy pozycję do boku. Podobnie 8 i drugą pozycję do boku 8. Będzie to, oj, nie będzie 8. Najlepiej to sobie przycelować od samego dołu. Siedem na 7. Dokładnie. Teraz jedziemy do góry. Także jak widzicie, tu mamy opcję pozycji. Teraz tak. Tymi opcjami zwiększamy grubość, szerokość, długość. W tym przypadku potrzebujemy długość zwiększyć. Potrzebujemy 16, czyli niższy stół niż normalnie. Ma być 6.
Siedem. OK. Tymi funkcjami, jak widzicie, możemy poszerzać. I to wszystko dzieje się od tej kropki. Muszę pamiętać, od tej kropki. Poszerza się. Schodzi do zera. Lub w tą stronę. Więc jeżeli chcemy postawić ściankę, to ta kropka musi być tutaj i powiększamy w tą stronę. Dobra. Teraz tak. Dla ułatwienia kopiujemy sobie przyciskiem kopy. Oraz możemy dodać edycję i wklej. Klej z koordynatami. Znaczy, no, tak jak tu macie. Teraz tak, ważne, żeby zmieniać nazwę. Kolejno. Bo podczas skryptowania nie da rady tego za bardzo, jakby to powiedzieć. Trzeba wszystko zmieniać ręcznie. Później. Później Wam wytłumaczę, co i jak. No i tak, teraz przesuwamy nasz skopiowany blok. Jak widzicie, mamy ładnie przesuwany stół. Znaczy, o, nawet nie. Trochę źle zrobiłem. Przejdźmy jeszcze raz. Tak. Tak zrobimy, żeby to było widać, że to jest stół z rantami, z bokami. Ok. Damy sobie kolejny. Skopiowany. Pamiętajcie zawsze nazwy zmieniać, bo mi to utrudni życie w programowaniu. Ok. Idziemy w tą stronę. Oraz został nam ostatni. Ostatnia nóżka stołu. Ostatnia nóżka stołu. Kształt czwarty. Możecie to nazwać nóżki i tak dalej, obojętnie, byleby była odrębna nazwa. A mnie to jest najważniejsze. Tak. Mamy stopy postawione. To teraz dodajemy nowy kształt, który obniżamy. I teraz sobie powiększymy. Poszerzymy. Teraz tak, muszę przesunąć to do tej kropki. Osiem. Osiem i jeszcze w dół. Mamy? Mamy. No to teraz powiększamy całą resztę na 16. Z drugiej strony też 16. I mamy stół. Mamy piękny stół. Gotowy, który możemy... Gotowy model stołu. Teraz tak. Najważniejsze. Tekstury. Jak teksturować blok. Znaczy jak teksturować cokolwiek. Mamy zaznaczony blok. Mamy zaznaczoną stopę pierwszą. Jest ona dobrze. Mamy zaznaczony stół. I tu mamy przesunięcie. Przesunięcie tekstury. Jako OX oraz OY, czyli w prawo oraz w dół. Przesuniemy teksturę w dół. I kolejno. Jeśli chodzi o stołki, znaczy o nóżki, teksturę w bok, kolejną teksturę w bok, kolejną teksturę w bok. W ten sposób mamy rozłożone tekstury. I teraz tak, możemy zapisać, wyeksportować mapę tekstur, którą no, podpisujemy bla.
jeżeli załadujemy w programie load texture, dla wyświetli nam co, w którym miejscu dokładnie się znajduje. Czyli jeżeli byśmy wstawili tu jakąśkolwiek teksturkę, to nam się ona zamieni. Teraz tak. Tu mamy rozmiar tekstury 128x128. W internecie możecie znaleźć tekstury tego typu na przykład. To jest rozmiar 512x512. I teraz tak. Oj. I teraz tak. Jeżeli podstawicie, ja tu może dam przykładowo, załaduję teksturę. Będzie to tekstura przykładowo. No. Tak, tu jest 512x512. W ten sposób zwiększymy rozdzielczość tekstu. Klikamy OK. W tym przypadku klikamy nie. Jak widzicie, mamy większą rozdzielczość tego stołu, bo jeżeli byśmy ustawili 128x128, dodali, no to by było podstawowe takie, no, 16 pikseli na 16. Czyli kiepski byłby z tego efekt. Ale jak widzicie, stół mamy gotowy. Nawet nie trzeba kombinować za dużo. Ustawianie tekstur. Można sobie obrabiać w programie, w Photoshopie, jakkolwiek, ale mi jest potrzebny sam model mebli. Jakich model mebli? Tu macie przykład w internecie, wpisujecie sobie meble, zestaw mebli kuchennych, żeby tak to wyglądało z umywalką czy coś. Zestaw mebli salonowych, zestaw mebli sypialnianych, a zestaw mebli łazienkowych, łącznie z toaletą, jakąś półeczką, czymkolwiek. Ja się teksturami prawdopodobnie zajmę już. Ale jeżeli sami zrobicie, to też będzie miło. No i co, w ten sposób umiecie... Aha, co ja potrzebuję? Potrzebuję, byście zapisali w ten sposób, wyeksportowali. Bo tak, jak widzicie, tu możecie zapisać. Zapisać plik jako model techny. Sobie wpiszemy bla bla. Istnieje już bla bla. Do pliku. Zapisaliśmy jako bla. Eksportujemy jako plik Java. Java bla bla bla. Teraz tak, ja mam modele. Tutaj mamy przykładowo bla. No jak sami widzicie, ja tu dostaję gotowy kod do zaprogramowania. Oczywiście muszę troszkę podmieniać, ale w ten sposób otrzymuję kod do programowania. I to od Was potrzebuję, tego pliku. Tego pliku. Najlepiej jakbyście przesyłali spakowany w pliku RAR lub ZIP całe zestawy modeli skatalogowane razem z teksturą ewentualną, jeśli byście mieli. Oraz jakby to powiedzieć, jeśli się uda, to właśnie screenem, jak to wygląda już. Screen po prostu tak, jak wygląda to teraz. Jeśli mogę na Was liczyć, jeśli cośkolwiek jeszcze chcecie wiedzieć na temat tego. Aha, kasujemy boksy tym, zaznaczamy, kasujemy. Tekstury możemy odwrócić w tym przypadku, jak to woli. Wstawianie tekstur powiedziałem, wszystko powiedziałem. Myślę, że wyczerpałem swój temat. Teraz tak. Gdzie to wysyłać? Najlepiej na fanpage'a mojego. Tam utworzę temat. Znaczy temat. Utworzę posta, gdzie w komentarzach będziecie mogli wysyłać, lub wiadomości prywatnej na fanpage'a. Zatytułowane propozycja modeli. Oczywiście użyte modele, znaczy wysłane przez Was modele zobaczę. Jeśli będą one nadawały się jak najbardziej do modyfikacji, to zostaną umieszczone oraz umieszczone będą
wasze niki w podziękowaniach, w kredytach, jako część twórców całej modyfikacji. Myślę, że jest to wystarczająca opcja, taka podziękowania dla was. No i też fajnie jest, jak będziecie sobie grać i będziecie widzieć, że o, to ja ta, tu jest mój model wykorzystany. Fajny motyw satysfakcji. No dobra, jeśli cokolwiek chcecie wiedzieć, piszcie w komentarzach więcej. Jeżeli będziecie chcieli więcej na temat teksturowania, to pokażę wam więcej na temat teksturowania. Tymczasem liczę na was, liczę na waszą kreatywność. I tak jak mówię, mogą to być lampki, mogą to być, nie wiem, tak jak tu widzicie, szafki, półki, taburety, krzesła, co bądź, cokolwiek. Co my tu jeszcze mamy? No, taburety, krzesła, wysokie szafki, w przypadku kuchni półki górne, oraz, nie wiem, okapy, czy różne innego typu pierdoły. Czy kuchenki, czy kwiatki. Dodatkowo ja do tych bloków dodam inwentory, ale to już później. To zrobię odrębny odcinek, które modele zostaną wykorzystane. I tak jak macie czas, to co, to działajcie. Zachęcam do pomocy. Dzięki temu szybciej skończymy. A i co do tekstur. Jeśli możecie, to takie wybierać jak najbardziej, że tak powiem, postapokaliptyczne, czyli nie wiem, drewno zniszczone jakieś, jeżeli coś jest stalowego, to stal zniszczona, poniszczona, stara, czy coś takiego. Tutaj mam przykład takiego drewna, a blatu jeszcze nie robiłem, bo po prostu nie zrobiłem. Jak mówię, na szybko do pokazania dla was. Zapraszam was do pomocy. W kolejnym odcinku będę miał do was kolejną prośbę. Ale to już w kolejnym odcinku. Liczę na was, że będziecie w kolejnym odcinku. Tymczasem trzymajcie się, ja idę spać, bo jest późno. Trochę nad tym siedziałem. Tak więc. A i będzie poradnik o programowaniu. Nie wiem jeszcze w jakim stopniu, ale będzie poradnik o programowaniu, jak zrobić własnego moda. Bynajmniej podstawy, czyli bloki, itemy, różnego typu rzeczy. Dodawanie tekstur, dodawanie programowania. Jakieś właściwości dla itemów i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze zobaczymy. A, jak coś może wystawać poza to 16, tak jakby to ująć. Poza to 16 może wystawać, nic się nie stanie. Do góry szafa może być na wysokość dwóch bloków, czy tam trzech, obojętnie. Czy jakbyście lodówkę modelowali. Tak jak mówię, przykłady macie w internecie. Liczę na was, czekam na wasze komentarze. Pozdrawiam was serdecznie, dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do kolejnego odcinka. Senkin Pen. Cześć.